Proszę Państwa, zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie do przeglądu w moim towarzystwie filmów z Netflixa. Właśnie seriali, filmów, trochę jest tego. Bardzo dziękuję Matiemu za zgromadzenie kolejnej porcji rzeczy od Netflixa. Proszę Państwa, by tutaj opowiedzieć, co nas dzisiaj spotka. Więc spotka nas drugi sezon Umbrella Academy, piąty sezon Lucyfera, strasznie dużo spoilerów jest podobno, więc proszę uważać. Transformers War for Cybertron Trilogy War. Ja w ogóle ostatnio jakiś problem mam, nie wiem, za każdym razem jak próbuję angielskich wyrazów używać na streamie, to zapominam jak się je wymawia. To jest straszne. Czekam, aż ta choroba przejdzie mi na język polski i w ogóle to będzie koniec mojej kariery. The Kissing Booth 2, Cursed, Biohackers, Work in Starring, co to ma być? Project Power i The Rain, season 3, więc lecimy, proszę Państwa, bez zbędnej, niepotrzebnej opowieści, którą tutaj uskuteczniam za każdym razem sobie. Ja może będę opowiadał w trakcie, a dlaczego nie? Może trochę ściszę. Ja bardzo mi się podobała Umbrella Academy, pierwsza część. Znaczy bardzo, to może... Oj... To jest, żeby tylko nie przesadzić z efektami specjalnymi w tych filmach, bo to jest tak, że... Te seriale Netflixa, mimo niezłego budżetu, no to jednak to nie są takie dzieła, które mają gigantyczny budżet filmowy. I czasami robią efekty specjalne, które wyglądają jak zrobione na kurde Paint Shopie. Daję słowo. A tego gościa lubię, kurde, to jest kawał goryla. Ja mam wrażenie, że w ogóle ten drugi sezon się dzieje w jakimś alternatywnym uniwersum. Ja nie pamiętam jak się skończyła ta historia w poprzednim sezonie, bo chyba uratowali ten świat w końcu. Ja bardzo lubię powracać do tych historii z czasów zimnej wojny, gdzie każde science fiction opierało się na tym, że ruscy i Amerykanie obrzucą się bombami, a potem się okazało, że ruskie bomby atomowe to są gumowe na pokaz na defiladach. A oni się cofnęli w czasie, tak? Dobrze. To już wiem. Jak wy dobrze, kiedy wy macie dobrą pamięć? Może to jest tylko moje starcze problemy. Moje starcze problemy z pamięcią. Ale pamiętam, że tą dziewczynę zamknęli w jakimś takim bunkrze czy czymś. Totalnie mi się wszystko miesza. Tak, że za dużo oglądam, to prawda. Stanowczo za dużo oglądam. Czy ja planuję powrót do vlogów? Cały czas robię vlogi. Tylko takie newsowe, bo tak lubię sobie. No to zawsze gdzieś pożartuję przy tym. Nie no, ja oczywiście, że jestem jeszcze młody, ale już jestem starszy niż byłem na przykład 10 lat temu. Normalne, jak człowiek mówi, że się starzeje, to nie znaczy, że umiera, nie? Tylko, że jest starszy. To z dnia na dzień, starzejemy się, wy też. Kurde. No i Umbrella Academy, polecam gorąco, jak ktoś nie oglądał. No, jedno z takich niekonwencjonalnych, superbohaterskich opowiastek, bo to jest o takiej właśnie grupie młodych ludzi, którzy potrafią więcej niż inni. Ja lubię takie niekonwencjonalne... Och, Lucifero! To jest koźwa, to jest naiwniak, naiwny diabeł, ale cudownie naiwny. Trochę zakochany, trochę dobry, trochę zły, o co chodzi, nie? Problemy jest takie psychologiczne, podstawowe, pod tytułem jakie były twoje relacje z tatem? Trochę kiepsko, wysłał mnie do piekła. O nie! Dramat. Więc wokół tego jest budowana cała historia, jest budowana bardzo skutecznie i uwielbiam tą naiwność tam tego bohatera. Ale też podobało mi się, jak się skończył czwarty sezon. Mam wrażenie, że to było fajne zamknięcie historii. I ten piąty jest tak... No jako, że no nie wiem, czy jest potrzebny do szczęścia. Ale tutaj, ale to spoilery są. Proszę nie patrzeć. Proszę zamykać, szanowne oczka. Lucifer's acting
different. Down there, time is different. I was in hell for thousands of years. A few things might have changed. Lucifer 2.0. We're back. Great. To jest też taka ciekawa opcja, nie? Że... Tysiące lat w piekle spędził. O, to jest to. Kurde, za dużo spoilerów. I'm Michael. I am not gonna break Lucifer's life. I'm gonna take it. O nie, no nie, no wszystko zdradzili, Boże. What do you truly desire? O nie, obcy facet być przebrany za Lucyfera. Z tą dziewczyną. Nie, cały czas czekałem na tą relację. Ale to, słuchajcie, to jest tak. Netflix głupi nie jest, nie? Jeżeli oni spoilerują tutaj do tego stopnia, to znaczy, że tam jest inny plot twist, niż nam się wydaje na pierwszy rzut oka. Ja mam jednak zaufanie, oni potrafią marketingowo dobrze zadziałać. Nie wszystkie seriale im wychodzą. A wiecie, czemu nie wszystkie seriale im wychodzą? Bo oni robią wszystko, co... Jak ktoś ma pomysł, przychodzi, dają kasę i rób, nie? Jak wyjdzie, to dobrze. Jak nie wyjdzie, no twoja wina, nie? Więc to nie zawsze musi wychodzić dobrze. Natomiast mają dobre pomysły, jeżeli chodzi o promocję tych rzeczy. Więc spokojnie, spokojnie. Może się uda, może się nie uda. To jest loteria. Nie wiem, czy te Transformery będą mnie się podobać. Ja w ogóle mam... To jestem tak Michaela Baya zmęczony Transformerami, że masakra. Są tak słabe dla mnie to filmy. Jak zawsze wydawało mi się, że polubię Transformery i pamiętam je z kreskówek, to mi się strasznie nie wchodziły te filmy. Totalnie. To chyba najgorsze filmy, jakie... Ja z reguły jestem bardzo tolerancyjny, jeżeli chodzi o te takie dzieła komiksowe, czy takie widowiskowe, nie? Przede wszystkim oparte na efektach specjalnych. Ale te filmy totalnie mi nie wyszły. Strasznie z bólem serca mówię. Jakieś takie nudne są i powtarzalne, że masakra. Na Netflixie Smoczy Książę jest super. No to prawda, ja polecałem Państwu Smoczego Księcia. Jest super, super. Są 3 sezony, fajnie zamknięta historia. Będą kolejne, ale tam te 3 sezony fantastycznie zamykają wątki. Polecam gorąco. The Dragon Prince. Jak najbardziej. Fajne mają soundtracki, Transformersy? No to nie wiedziałem, nie przysłuchiwałem się. Ktoś mi tutaj namiętnie poleca W obronie syna obejrzeć. No dobrze, zarejestrowałem. Ale przyznam, że niektóre animacje... Zresztą to tak, to co powiedziałem wcześniej. Że Netflix czasami fantastycznie się sprawdza, zrobią fajny... Ale to cały czas popełniamy ten błąd. Ja też wpadam w pułapkę tego błędu. To nie Netflix robi te seriale, nie? To nie jest tak, że Netflix jest taki ziomek, ma tu napis Netflix jestem i on robi serial, nie? I można go obwiniać, jak się coś nie uda. Netflix daje pieniądze różnym twórcom w różnych krajach, różnym scenarzystom, różnym reżyserom, różnym aktorom. I oni robią te seriale i czasami zrobią gówno serial, no, a czasami zrobią coś dobrego. Nie jest tak, że Netflix nad tym siedzi super uważnie. Netflix to jest taki trochę bardziej zaawansowany YouTube, gdzie wszystkie produkcje mają budżety. I wiecie, jak to jest. No, przecież to nie jest tak, że każdy kanał YouTube'a to jest mega wypasiona, fajna rzecz, taka jak moje kanały, nie? Niektóre są byle jakie, nie? Nie każdy idzie moją wyznaczoną przeze mnie ścieżką. Ja jestem takim, jestem jak te najlepsze seriale Netflixa, nie? A dookoła jest pełno takich niespecjalnie udanych. No muszą być takie i takie, nie? Dla równowagi. Nie byłoby widać mojej jakości, gdyby nie te wszystkie słabe kanały dookoła, nie? A już słyszę ten. Już czuję wkurw na YouTubie. O Boże. Będą, to nawet jak już teraz będę się sobie z tego żartował, to już widzę te komentarze. Co ty pierdolisz, Maciaszek? Robisz content dla 12-latków. Dobra. To, tak będzie. Co to jest? To jest Kissing Booth. To podobno bardzo popularne jest dzieło. To jest jak 365 dni, tylko bez seksu. W sensie jakości scenariusza.
No, bo to pierwszy film się straszliwie obejrzał na Netflixie i spowodował, że mnóstwo ludzi zasubskrybowało Netflixa. Ja w ogóle nie słyszałem o tym, to chyba w Ameryce jest super popularne. Kissing Booth, czyli to jest taka, to jest takie miejsce, gdzie się całuje i się robi zdjęcie przy okazji. Yourself and if it's worth changing all of your plans for him. I love this city. I love this girl. Oh, uczucia. Film o uczuciach. I'm sorry I went out and left my phone out. To dziewczyny oglądają. Co myślicie, że kto to ogląda? To oglądają dziewczyny i ci wszyscy faceci, którzy są zmuszani do tego, żeby to oglądać z dziewczynami. Boże, Boże, dlaczego tak jest? Dlaczego my zawsze, kurde, dajemy się wkręcić? As soon as I start to figure out one thing. Kobieta zawsze znajdzie sposób, żeby mnie wyciągnąć na komedię romantyczną, mimo że nie chce, nie? A ja nigdy jej nie mogę namówić do tego, żeby Star Treka obejrzała ze mną. No nie ma szans w ogóle. Jesus Christ. Ach, szlak. Równość tam. Równość. Nie ma. Nie ma równości w przyrodzie. Nie dość, że muszę, kurde, zapłacić za kolację przed tym filmem, to jeszcze oglądam film, który mi się nie chce się go oglądać. I jeszcze potem muszę być wdzięczny, że zostałem zabrany do kina. Dobra, przeklęta. Opowiadałem o tym wcześniej. Są bardzo zróżnicowane komentarze na temat tego serialu. Muszę go obejrzeć. Pewnie mi się spodoba. Ale ta dziewczyna mi nie pasuje. Przepraszam, wiem, że to będzie zaraz fat shaming, nie? Ale jak dziewczyna gra rolę jakiejś wojowniczki, no to ona powinna mieć więcej mięśni, mniej tłuszczu. To nie chodzi o to, że ja dyskryminuję, ale come on! Nie, no, postać musi być wiarygodna. A dla mnie ona tu wygląda jak ten... Jakby przed chwilą od pączka ją oderwali, no! Hello! Okej? Okay? To nie jest tak, że ja bym chciał zagrać Geralta, nie? Jakbym miał zagrać Geralta, to bym spędził rok na siłowni. Szlak. Zaraz będzie, że ja jestem, tak. Aha, ona nie musi być. Myślałem, że ona mieczem wymachuje. To przepraszam. Jeżeli czaruje, to może śmiało pączka zjadać, nawet dwa. Dobrze. To przepraszam. Przepraszam, dobrze, że mnie tutaj naprostowaliście. Naprostowaliście mnie i ten. Okej. No to, ale o co chodzi? No to zostałem oszukany przez trailer, no bo ona tutaj wymachuje mieczem jak Geralt, no. I myślałem, że ten, że to się ma jakoś z tężyzną fizyczną jakiś związek. No, ale jest tak. Ja, w jakimś była jedna taka sytuacja, że babce kazali schudnąć 15 funtów, nie wiem ile to jest na kilogramy, pewnie 8 kilogramów do tego, żeby zagrać żeby być gwiazdą w filmie. Po angielsku to się mówi start in the movie, czyli gwiazdożyć w filmie, nie? I nie chciała, że to jest dyskryminacja. Ale to przecież kuźwa, no od faceta można wymagać, żeby siedział na siłowni ci wszyscy superbohaterowie. Kurde, wypakowani. Od babki to już nie można, to już jest nadużycie. To już jest dyskryminacja, kuźwa mać. No, ale to dobre, no dobrze. Ale to... No, okej. Okay. A jednak jestem świnia. Ale ej, mam 20 kilo nadwagi. Chyba, jeżeli ja nie mogę się śmiać z grubasów, to kto może? Jakim prawem ktoś mnie nazywa, że ja dyskryminuję, że ja fat shaming? Ja mam nadwagę swoją własną. Noszę ją ze wstydem i proszę mi tego nie odbierać. Podobno jakiś nowe science fiction niemieckie powstaje. Ale to chyba nie jest to. A może to jest to. I podobno jest równie dobre jak Dark. O, ja mówię wam, ja się do Dark zabieram jak do dziewicy. W sensie takim, obejrzałem pierwszy sezon i teraz zacząłem drugi i mówię, nie mogę, bo jak to obejrzę, to już tego nie będę miał. Totalnie, jak do ciastka, nie? Jak do ciastka się zabieram. Tak, tylko polizałem wisienkę i ten... Znaczy, o ciastku mówię teraz. Polizałem wisienkę i mówię, nie, jeszcze muszę poczekać trochę. Wstyd mi, włączę pełen ekran.
Verantwortung, die Welt der Zukunft zu gestalten. Was macht ihr sonst noch hier? Sachen, die man in der Uni nicht machen darf. Was weiß ihr eigentlich von unserer Arbeit? Nichts. Du hast ein Geheimnis. W ogóle nie wiem, o co chodzi w tym serialu teraz. Wygląda jak jakiś dramat trochę, ale czy ja wiem? Ich mach sie fertig. Was haben sie mit uns gemacht? Ładna muzyczka, no. Może to jest jakieś science fiction, ale co to ma być? Nie wiem. Biohackers. Okej. Dobrze. A, widziałem Peter. Peter poleca mi ten... Tak, oglądałem ten rosyjski film, ale znudził mnie ten, co... O detektywie, który wąchasz. Strasznie to jest. Nie, jakoś mi to nie podeszło. Oho, to chyba będzie o tańcu. Poznałem po trampkach. Zawsze tak jest. W ten sam sposób się rzeczy pokazuje. Schematyczne to zawsze jest. Jazz, I need you to help me get on the dance team. You don't dance at all. The working competition is in 5 months. And I don't need you stinking up the place. Fine. I'll start my own damn team then. There it is. Say what? The Thunderbirds have the best dancers in the school, so we need to find the diamonds in the rough. This guy is supposed to be the oh, what a historia. Sniffer? Podoba wam się ten Sniffer? Ten rosyjski serial? Jakoś tak miałem. Nie mogłem się tak... Jakoś mi tak nie weszło za bardzo. Wydawało mi się, że to tak na siłę szukają, próbują stworzyć bohatera, który ma jakąś super moc i nie mogli nic wymyślić, nie wiem, super siły, super szybkości, super bystrości. To mu dali super zapach, znaczy węch. Ja kurde, wol, tego jeszcze nie było. No faktycznie, no to nietypowe. I tak się trochę uprzedziłem. Most skilled dancers, but that's what we're up against. You think I don't see you staring at Jake like he's a pop quiz? Dalej boli mi lewy nadgarstek u mnie, rozumiesz? Słuchaj, zacznij używać prawej ręki. Cokolwiek robisz, zacznij używać prawej ręki. To powinno pomóc. The working stage, it's huge. And no new team has ever won it. This is our only chance. You ready? Everybody, listen up. If you want to be your best, you have to follow your packs. Are we good? Yeah, she's good. Oh, damn. To mnie troszkę rozbawiło. Raczej nie będę oglądał, owszem, ale w ogóle czasami sobie robię sesję, przeglądam masowo trailery komedii amerykańskich i te trailery są zawsze takie śmieszne. W przeciwieństwie do tych filmów ostatecznie, ale... Z Jamie... O, jocie, to się fajnie zapowiada. Bierzecie tabletkę i przez 5 minut macie supermoc. Nikt nie wie, jaką ma supermoc do wzięcia tabletki, ale potem już mu się powtarza ta supermoc. Każdy ma inną. Ja bym chciał mieć jedną taką supermoc, że cokolwiek zjem, to się nie liczą kalorie. To byłaby najlepsza. To bym dobrze spożytkował. O kurde, byłoby jedzone. Ale to też Netflix robi i też z Jamie Foxem. Mam nadzieję, że to będzie na poziomie Old Guard. Welcome to Project Power. Our goal is simple. To się bulimia nazywa. O mój Boże, Wiz. To jest bardzo... To...
A na pewno założę się, że to jest taka historia, że to jest gliniarz, nie? I że on kiedyś zażył tej tabletki i po prostu był najpotężniejszy na świecie. I teraz po prostu tego nie robi, bo to byłby zbyt potężny, czy coś, nie? Że on w ostatniej scenie bierze tabletkę i nagle się okazuje, że jest najstraszniejszy z nich wszystkich. I po prostu tak. Tak będzie. No przepraszam, nie spoileru. Hello! Spekuluję. Tylko i wyłącznie. Mam prawo spekulować. Tak są tworzone te firmy, nie? Ale to jest fajna rzecz, nie? Że można sobie włączać i wyłączyć. Ale strasznie słaba tabletka, tylko na 5 minut. Tak, tam był Casey Neistat w jednej scenie. Faktycznie był. Też wcześniej. Teraz tego nie zauważyłem, ale wcześniej widziałem to w jakimś wcześniejszym trailerze. O, patrzcie, kurde, ten jak się... Patrzcie, mówiłem, że ma jakieś supermoce, nie? Że totalnie rozwali wszystkich. Yes, you are. Damn! Okej. Co dalej? Co dalej przed nami? Project Power. No, no, tytuł jest taki bardzo jednoznaczny. Co tu dużo gadać? O, deszczyk. Nie oglądałem pierwszego sezonu, nie oglądałem drugiego. Jakoś ktoś mi napisał, wy żeście mi pisali, że nie, bez sensu, słabe. No więc nie oglądałem, no. No właśnie, to mówię. Ale za to Ragnarok mi się bardzo spodobał, ten taki, nie wiem, czy to jest norweski serial? Chyba norweski. It'll end up everywhere. Gra aktorska taka sobie, no bo to w języku, ja nie wiem jak to jest. Trzeba by chyba w oryginale obejrzeć z polskim lektorem albo coś. Próbowaliście sobie obejrzeć Dark z angielskim dubbingiem? Po prostu masakra, nie? My narzekamy na to, że Polacy robią słabe dubbingi, ale jakbyście zobaczyli angielski dubbing, to jest po prostu sraka. O, przepraszam, trochę nadużyłem tutaj. Zdałem się ponieść fantazji. Between Rasmus and me. Simona! No. Tak. No więc tak. No chyba tak. Chyba przejadłem się tymi filmami, serialami. Ciężko mi wejść w coś nowego. Tego jest tak dużo strasznie. To jest chyba taki problem ludzi, którzy mają potrzebę obejrzenia serialu do końca, nie? W sensie takim, że jak już zaczniesz, no to głupio ci kończyć, a jak masz kilka niedokończonych rzeczy, to odczuwasz totalny ból. Ja tak mam, nie? I tak mam tyle rzeczy rozpoczętych, że ostatecznie nie chce mi się następnych zaczynać. Ludzie lubią kończyć, nie?